Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pani Ewa Błasik, wdowa po generale Andrzeju Błasiku, dowódcy Sił Powietrznych. Witam Panią, szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani generałowo, prokuratura oficjalnie już potwierdziła informację naszego dziennika, że generał Błasik nie miał alkoholu we krwi w chwili śmierci, czyli w chwili katastrofy smoleńskiej. Jak pani przyjęła tę informację? Panie redaktorze, po 4 latach upokorzeń, bólu i łez, jestem szczęśliwa, że Polacy usłyszeli prawdę, oczywistą prawdę. Ja nigdy nie miałam cienia wątpliwości. Mój mąż był wzorowym oficerem Wojska Polskiego. I cieszę się, że prokuratura w poniedziałek, 7 kwietnia, upubliczniła tę prawdę. Ale po tym, jak generał Tatiana Anodina obwieściła całemu światu, że generał Błasik miał alkohol we krwi, był pijany, niestety ze strony polskich władz było milczenie. Milczał prezydent, milczał premier, milczało Ministerstwo Obrony Narodowej. Dlaczego tutaj tak się stało? Panie redaktorze, polskie władze wiedziały o uderzeniu w mojego męża, kolejnym właśnie takim ciosem w mojego męża, że będzie alkohol. Bo już w grudniu na spotkaniu z panem premierem Donaldem Tuskiem usłyszałam z ust dziennikarzy 2010 roku, że następnym uderzeniem generała będzie alkohol. Nie brałam wtedy tego pod uwagę, bo myślałam, że to jest jakaś kolejna wrzutka, którą, wiadomo, dziennikarze sensacji szukają. I zupełnie jak gdyby nie wzięłam tego do serca. Dopiero 12 stycznia 2011 roku, kiedy to usłyszałam, kiedy ta pani Anodina ogłosiła, to pomyślałam sobie, że to jest no coś niebywałego. Jak ja mogłam nie zostać wcześniej powiadomiona o tym? Bo wiedział i pułkownik Bogdan, Edmund Klich, bo później gdzieś tam słyszałam, że ten alkohol Rosjanie wpisali mojemu mężowi. Wszyscy wiedzieli, tylko ja nie wiedziałam. I zostałam postawiona w sytuacji no, dokonanej i mało tego, zostawiona sama sobie ostatkiem sił na drugi dzień, 13 stycznia 2011 roku. Udało nam się zorganizować konferencję prasową w Sejmie i wtedy, kiedy powiedziałam, że raport MAK traktuję jako haniebną próbę szkalowania pamięci mojego męża, miałam głęboką nadzieję, że staną za mną murem polskie władze, że zwierzchnik sił zbrojnych, pan premier, minister obrony narodowej, szef sztabu generalnego, generalicja, że zabiorą głos i powiedzą, że to jest po prostu niemożliwe. My znamy naszych generałów i wiemy, że oni udawali się do świętego dla Polaków miejsca, do Katynia. I tam niezwykle godnie pragnęli reprezentować nasz kraj, naszą ojczyznę. I to było w ogóle od razu, od początku do odrzucenia, zanegowania, zdementowania. I obowiązkiem władz właśnie było zabrać głos w obronie nieżyjącego, poległego polskiego oficera. Tym bardziej, że skoro władze wiedziały, że może być takie uderzenie, powinny przygotować jakąś kontrofensywę dyplomatyczną, medialną na całym świecie. No przynajmniej powinna być jakaś konferencja prasowa wówczas zwołana przez premiera, no ale premier był wtedy na wakacjach tak, w Dolomitach, w materiach zimowych. No jest to niepoważne ze strony władz polskich. A co z tą informacją, którą przedstawiła w poniedziałek prokuratura, dzisiaj powinny zrobić polskie władze? Słyszałam, że najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych, pan prezydent Bronisław Komorowski,
11 kwietnia wybiera się do dowództwa generalnego Sił Zbrojnych, które mieści się w tej chwili w budynku, w którym przez 3 lata do 10 kwietnia sprawował funkcję dowódcy Sił Powietrznych mój mąż. I w tym miejscu mam nadzieję, że polski prezydent zabierze głos i oczyści honor munduru polskiego lotnika, aby żołnierze podlegli mu znali prawdę i również oczekuję, aby NATO zostało poinformowane i dowódcy sił powietrznych wszystkich natowskich państw, że po prostu ten alkohol to było jedno wielkie kłamstwo. Jeszcze tylko powiem panu redaktorowi, że w ostatnich dniach dostałam wsparcie od dowódcy sił powietrznych Włoch. Przekazała mi ambasada włoska list solidarności, list wsparcia, niezwykle wzruszający, i inni dowódcy natowscy powinni również znać prawdę, tym bardziej, że mój mąż razem ze mną gościł w Polsce, w Warszawie, wszystkich dowódców NATO, dowódców sił powietrznych NATO. A czy ktoś z polskich dowódców w tej chwili, z polskich generałów, przysłał pani taki list, podobny list? Albo telefon może był? Przede wszystkim dowódca sił powietrznych, mam na myśli bezpośredniego następcę mojego męża, czyli pana generała Lecha Majewskiego. To on powinien wspierać mnie w obronie nieżyjącego swojego kolegi, a ten generał niestety zadziałał odwrotnie. Zabronił wojsku, żołnierzom bronić mojego męża, a w tej chwili ten pan jest generałem generalnym Wojska Polskiego. Tak się zasłużył po katastrofie w oczach rządzących. I nie stać go było na to, aby zadzwonić po konferencji prasowej do pani. No, to jest niebywały człowiek, niebywałe ze strony generała, dowódcy sił powietrznych, żeby swoich żołnierzy donosił na nich do prokuratury, co zrobił właśnie z porucznikiem Wosztylem i całą załogą, która wylądowała w Smoleńsku i tym jakim 40. To jest coś niebywałego, żaden dowódca nie traktuje tak swoich żołnierzy, a przede wszystkim nie miał podstaw do takiego zachowania. Tym bardziej, że wszyscy państwo wiedzą, jak Rosjanie bronili swoich ludzi, jak kontrolerzy nawet zmieniali swoje zeznania, jak wybielali kontrolerów. Wszystko było zrzucone i w dalszym ciągu pan Lasek opowiada bzdury, bo chyba reprezentuje stanowisko Rosjan. Pani generał, tak. Przepraszam, właśnie chciałem teraz nawiązać do pana doktora Macieja Laska, który w tej chwili jest przewodniczącym specjalnego zespołu działającego przy kancelarii premiera, który zajmuje się, nawet trudno powiedzieć, czym się zajmuje, bo troszeczkę takim wymiarem propagandowym i wmawianiem nam wszystkim, że raport Komisji Millera jest raportem prawdziwym. I właśnie, bo wobec generała Andrzeja Błasika, pani męża, były wytoczone bardzo ciężkie działa, bardzo brutalne zarzuty były formułowane, absurdalne, jak chociażby to, że była kłótnia z majorem Protasiukiem tuż przed wylotem do Smoleńska, co było nieprawdą, czy jak to, że TVN tę informację rozpowszechniał, że generał Błasik siedział za sterami samolotu. A teraz pan doktor Maciej Lasek z kolei twierdzi, mimo że nie wiadomo na jakiej podstawie, że generał Błasik był w kokpicie podczas lądowania. Jak pani przyjmuje tę tą uporczywą tezę, którą ciągle stawia pan Lasek? No ja pana doktora Laska nazywam najemnikiem rządowym, bo on właśnie ma za zadanie przekonać społeczeństwo
do winy naszych pilotów i no, mojego męża upatrzył sobie i cały czas opowiada różne wersje tych stenogramów. Ja tutaj wzięłam nawet ze sobą te stenogramy i tak szybciutko, ponieważ panie redaktorze, no nie mamy czasu, ale tutaj w tych stenogramach ja odsłuchując nie słyszałam słowa generałowie. Następne ze znakiem zapytania jest tutaj tak jak gdyby dowódca statku mówi, że witamy czy witaj, coś takiego. Na pewno już tutaj można mieć pewność, że do tego kokpitu nie mógł wejść mój mąż, ponieważ mój mąż już dwukrotnie widział się z kapitanem Protasiukiem przed wylotem, więc poza tym to nie jest forma witania dowódcy sił powietrznych. Na pewno pan kapitan Protasiuk by zareagował i powiedziałby inaczej. Panie generale, i coś by tam mówił może o pogodzie, o warunkach, a to jest w ogóle zupełnie nieprawdopodobne, żeby mój mąż wszedł do tego kokpitu, to jest pierwsza rzecz. I później rzeczywiście tutaj takie wypowiedziane słowa przez mężczyznę, siadajcie albo siadaj, więc to jest na pewno spoza kokpitu. I to tylko te słowa znaczą w takim sensie, w takim kontekście, żeby ktoś usiadł na fotelu. A tymczasem pani generałowo, przepraszam, pani tak. Generałowo, tymczasem pan Maciej Lasek w jednym z wywiadów prasowych te właśnie słowa przypisuje generałowi Błasikowi. Mało tego, interpretuje je w ten sposób. Pozwolę sobie na cytat. Tak. Mówi tak, trudno sobie wyobrazić, by załoga podnosiła się z foteli w trakcie lotu, bo do kokpitu zajrzał dowódca, tym bardziej, że była do foteli przypięta pasami. W lotnictwie siadajcie często rozumiane jest jako lądujcie, czyli rozumiem, że pan Lasek sugeruje, że generał w ten sposób oto naciskał na załogę, aby lądowała mimo niesprzyjających warunków. Ja myślę, że już czas najwyższy, aby pan doktor Lasek no, bezkarnie dalej nie mógł tak insynuować i sugerować, bo to godzi w dobre imię mojego męża. On nie ma naprawdę żadnych podstaw i mój mąż, nigdy nie słyszałam z ust mojego męża tak wypowiadanych słów odnośnie lądowania. To jest jakiś żargon na poziomie szeregowego i absolutnie mój mąż zawsze mówił lądujemy, nie lądujemy, czy lądować, ale nigdy nie siadaj. Jak zupełnie ta sytuacja jest niemożliwa i nieprawdopodobna, żeby mój mąż, nie znając się na tym samolocie, on leciał po raz pierwszy do Katynia, po raz pierwszy z polskim prezydentem na pokładzie, nie znał się na tym samolocie. No i w umyśle pana doktora Laska, no to może funkcjonować taka teoria, ale to naprawdę nie ma nic wspólnego z prawdą, z rzeczywistością. Czy pani widziała lub słyszała jakieś konkretne dowody, które by wskazywały, że generał był w kokpicie, bo pan Lasek powołuje się na raport, w którym specjaliści i właśnie nie wiadomo kto, tak. Bo nie chcą ujawnić tej osoby, która miała rozpoznać głos generała Błasika. No ale czy jeszcze jakieś, to, zresztą to później obaliła prokuratura, eksperci z Instytutu Zena stwierdzili, że nie rozpoznali głosu generała Błasika na tych zapisach. Ci panowie z komisji, pana Millera i pan Lasek, ja wzięłam tutaj specjalnie raport pana ministra Millera, wypisali niestworzone rzeczy odnośnie mojego męża. Ja się w niczym tutaj nie zgadzam z tymi panami. No cóż, papier przyjmie wszystko, ale to nie jest prawda. I na siłę pragną, aby mój mąż był, ponieważ w tym kokpicie, ponieważ bronią siebie tak naprawdę. Zacytuję takie zdanie tylko, no bo nie mamy tutaj możliwości, aby więcej pokazać no, nieprawdziwych stwierdzeń i tutaj tekstów zawartych w tym raporcie.
Jest takie zdanie. Należy także przyznać, że elementem presji pośredniej była obecność dowódcy sił powietrznych w kabinie załogi, gdyż w świadomości dowódcy statku powietrznego mogła pojawić się obawa o ocenę jakości wykonania przez niego podejścia do lądowania. No po prostu kompletne bzdury. Ci panowie zupełnie nie wiedzą, o czym mówią i co oni tu powypisywali. Panie redaktorze, no mój mąż, jeżeli widział, że są złe warunki, być może pan dyrektor Kazana no, mu powiedział, to w życiu by po prostu nie przyszłoby mu do głowy, żeby jeszcze w sytuacji trudnych warunków zastanawiać się i oceniać dowódcę statku, jak on będzie lądował, prawda? Przecież to mój mąż wprowadzał tą instrukcję HET i on niezwykle sam swoją osobą przestrzegał wszystkich procedur i bezpieczeństwo dla niego było najważniejsze. I tutaj tak frywolnie panowie, ci eksperci sobie takie puzzle układają i zupełnie no, niewiarygodne opowieści, nie poparte żadnymi dowodami i tak manipulują opinią publiczną i mojego męża no, obrażają, bo on bardzo jest mi przykro, że on nie żyje, nie może się bronić, bo nie byłoby im tak łatwo zrzucać wszystko na mojego męża. No, ale jeszcze, panie redaktorze, pragnę powiedzieć, że tutaj absolutnie też nie może być brany pod uwagę ten lot do Gruzji, ponieważ mój mąż po wylądowaniu, kiedy pan major Grzegorz Pietruczuk wylądował z tej Gruzji, no to wtedy spotkał się z moim mężem i mój mąż pochwalił pana majora Pietruczuka za to, że zachował się właściwie i nawet powiedział takie słowa, bo pan major mi przekazywał, że no nie tylko jest z nim po jego stronie i całe dowództwo sił, więc tutaj, jeżeli na pokładzie tego samolotu byli generałowie, był świętej pamięci generał Franciszek Gongor, szef sztabu generalnego, któremu mąż mój bezpośrednio podlegał. I pan prezydent Kaczyński, jestem pewna, że zupełnie nie ingerował w ten lot, bo on, nieraz słyszałam, mówił, że on się nie zna na lotnictwie. A nasi dowódcy, nasi generałowie zawsze... Prezydent się nie zna na lotnictwie. Tak, tak. Mhm. Zawsze stawali murem za decyzjami pilotów i zawsze to oni po prostu jak gdyby strzegli, aby wszystko było zgodnie z procedurami, więc nie da się wmówić takich bredni, które właśnie pan doktor Lasek chodzi i opowiada różnym stacjom zaufanym. Pani generałowo, a czy pani rozważa możliwość pozwania na przykład pana Laska za te słowa, które wypowiada w wielu mediach? Ja myślę, że już czas najwyższy, bo już cierpliwość moja się kończy i rozmawiam z moim pełnomocnikiem, zastanawiamy się, jak długo jeszcze będziemy słuchać opowieści dziwnej treści. Mija 4 lata od tego dramatycznego, tragicznego dnia, zwłaszcza dla pani i dla rodzin, ale także dla nas wszystkich, dla całej Polski. To śledztwo jest niezakończone. W mediach co chwila pojawiają się jakieś sensacje dotyczące katastrofy. Czy to powoduje, że ta rana z 10 kwietnia 2010 roku, ona się jeszcze nie zabliźniła? No, cały czas dochodzimy do tej prawdy, obalamy pomału wszystkie te kłamstwa. I ja nie ukrywam, że jestem silniejsza teraz, kiedy już, bo ten alkohol no to był ogromnym ciężarem na moim sercu. To było coś niewyobrażalnego, żebym ja przez 4 lata musiała zmagać się z tym okrutnym pomówieniem. I taka osaczona z każdej strony, tak sobie myślę chwilami, za co ja tak muszę cierpieć, za to, że tak bardzo poświęcałam się również i ja, żeby mógł mąż
wiernie mógł służyć i oddanie naszej ojczyźnie. Przecież on zmienił te siły powietrzne, wprowadził i te F-16 i w ogóle zmienił nasze lotnictwo, mentalność naszych pilotów. Ogromne zasługi miał w NATO i Amerykanie, no, niezwykle go szanowali i inni dowódcy w NATO, a tutaj takie oskarżenia ciężkie, jeszcze bez żadnych dowodów, obciążanie go za tę katastrofę. No to jest po prostu rana, która się nigdy na pewno nie zabliźni, ale jestem no, zadowolona, że wiemy coraz więcej i będziemy do tej prawdy dążyć. Bo chociażby ta sytuacja, te fakty, o których dzisiaj mówiliśmy, dotyczące generała, dotyczące jego próbek z krwi, pokazują, że prawda powoli, ale się przebija i miejmy nadzieję, że ja poznamy pełną prawdę o tym, co się stało wówczas na lotnisku Siewiernej. Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu. Dziękuję pięknie. Dziękuję serdecznie wszystkim państwu. I przypomnę, naszym gościem dzisiejszego wieczoru była pani Ewa Błasik, wdowa po generale Andrzeju Błasiku, dowódcy sił powietrznych, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia już jutro. A teraz życzę wszystkim dobrej nocy z Panem Bogiem. Dziękuję. Z Panem Bogiem.